Wybory parlamentarne 2023 w Radiu 5. Witam w kolejnej przedwyborczej audycji, w kolejnym przedwyborczym spotkaniu, już ostatnim, jeżeli chodzi o kandydatów do Sejmu. Jest z nami pan Jarosław Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, piąty na liście PiS-u w województwie podlaskim. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dawno się nie słyszeliśmy w bezpośredniej rozmowie. Czasami widujemy się na spotkaniach, jakichś konferencjach. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. To, że pan jest ostatni, to nie wynika z żadnej naszej decyzji. Tak się po prostu mówiliśmy, tak pan miał czas. Zaznaczam, to, żeby to nie to było. To potwierdzam, oczywiście tak, tak było. Ja rzeczywiście mam tak dużo zajęć, spotkań, obowiązków i aktywności, że no, ustalaliśmy termin i udało się ustalić go na dzisiaj. Także to była też moja propozycja, zgadzam się. A jutro będą w studiu kandydaci do Senatu z naszego regionu. Jest pan znaną postacią, że szkoda czasu na autoprezentację, ale gdyby pan określił się w trzech słowach, to co by pan powiedział? W trzech słowach? No to myślę, że tak. Przewidywalny, stanowczy, skuteczny. Dziękuję za autoprezentację. Przejdźmy zatem do pytań. Panie pośle, no nie byłbym sobą, gdybym o tym nie zapytał. Po co były te wszystkie przecięte wstęgi do tego czasu? Najpierw trzeba zbudować to, co się oddaje do użytku przez przecięcie wstęgi, więc ci, którzy próbują to dyskredytować, no po prostu nie mają zasług. Oni dopiero powinni coś zrobić dobrego, jak taki happening mi tam zafundowano na jednej z dróg. Oczywiście zrobił to kandydat Konfederacji, więc robił sobie kampanię wyborczą przez to. Ja mu powiedziałem wtedy, proszę pana, proszę najpierw zbudować tę ulicę, pan jeszcze nic nie zbudował, proszę zbudować drogę, most, szkołę, przedszkole, zbudować w tym sensie, żeby w wymiarze no, wsparcia społecznego, to nie chodzi przecież, żeby cegły wkładać na ścianę, tylko żeby uzyskać możliwości wsparcia finansowego. Ja to czynię. Także mamy deszcz pieniędzy z programów rządowych. To jest określenie pana premiera Mateusza Morawieckiego, nie moje, ale ja teraz je chętnie powtarzam, a nawet ostatnio mówię o ulewie pieniędzy, bo jest tego bardzo dużo. Nigdy tego nie było, nie było w takiej skali. Nasze województwo, nasz region, Suwalszczyzna, Suwałki nigdy nie otrzymywały takich środków finansowych, jak teraz za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc budujemy drogi, budujemy szkoły, przedszkola, budujemy remizy strażackie, wzmacniamy szpitale, ochronę zdrowia. No, wszystko, okay, co jest potrzebne do życia. No i jeżeli ja się w to angażuję i samorządowcy zapraszają potem do na uroczystość oddania do użytku danej inwestycji, przygotowują wstęgę, to co w tym złego, że ją przecinamy? No nie, to po pierwsze, panie pośle, kilkaset metrów asfaltu w XXI wieku, bo i takie odcinki były, to pan wybaczy, to nie cud, a coś normalnego powinno być. A dwa... Powinno być, ale dawniej nie było, panie redaktorze. Za rządów PO-PSL to nie było normalne, bo nie było pieniędzy na nic. Także to powinno być coś normalnego, tylko stało się to normalne teraz, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przedtem, powtarzam, na nic pieniędzy, jak mówił minister Rostowski, pieniędzy nie było. No to dobrze, ale to nie ufa pan ludziom przecież, że nie docenią, nie zauważą. Przecież ten asfalt będzie leżał kilkadziesiąt lat, wyjdą. No leży, nie ufa pan, że jeśli pan się tam nie pojawi, nie przetnie tej biało-czerwonej, to nie zanotują sobie tego. Ja nie wiem, o co panu chodzi w tych pytaniach, panie redaktorze. No pan atakuje po prostu bezsensownie. Nie atakuje, tylko chcę zrozumieć, czy pozwoli pan. No jest kampania, czy to forma takiej czteroletniej kampanii ciągłej? Panie redaktorze, no pan nie, widzę, że niestety niech pan się nie obrazi, pan nie rozumie życia społecznego i działalności POSPA. No, jeżeli samorząd otrzymuje wsparcie z mojej strony, ze strony rządu, który jest moim rządem, bo w tym sensie, że jest to rząd obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, jestem zaproszony na uroczystość oddania do użytku czegoś, co udało się wspólnie osiągnąć, to co w tym złego jest? Kampania wyborcza. No jeżeli pan traktuje wykonywanie mandatu poselskiego jako kampanię wyborczą, to niech pan to traktuje. Ja to robię cały czas i kiedy jest kampania wyborcza i kiedy nie ma kampanii wyborczej i to robię to od wielu lat, nie w ciągu czterech ostatnich lat i chyba mam nadzieję, że to pan zauważa, a jestem przekonany, że widzą to moi wyborcy, bo ostatnie wyniki wyborów wskazały na to, że to rzeczywiście jest doceniane, że mimo ataków na mnie, przecież ja byłem atakowany wtedy non-stop, w poprzedniej kadencji rządu kiedy, i parlamentu, kiedy byłem w rządzie, byłem wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Są takie media, które atakowały mnie nieustannie. Już nie powiem, że Radio 5 też nie było od tego wolne, ale oczywiście głównie chodzi o media centralne. A otrzymałem ponad 40 tysięcy głosów, za co jestem wyborcom wdzięczny. Czyli wyborcy wiedzą, jak oceniać pracę, aktywność i skutki tej pracy. Panie pośle, ja doskonale rozumiem rolę posła. Rolą posła jest stanowienie uniwersalnego prawa dla całego kraju, tak aby
mieszkańcom tego kraju, obywatelom, no było to dobrze. No to wraz z całą większością parlamentarną, ale poseł wykonuje... Kiedy pan znajduje na to czas? Aż chcę się powiedzieć. Jak pan widzi, znajduje. Jak pan widzi, znajduje na wszystko, bo brałem udział we wszystkich ważnych głosowaniach, ponad 99% udziału w głosowaniach, a więc wyjątkowo tylko może któreś głosowanie ominąłem przez wyjście do toalety, na przykład prawo w Sejmie, kiedy głosowania trwają wiele godzin, więc jestem bardzo obowiązkowym posłem. Traktuję swoje obowiązki w parlamencie, w Sejmie, w komisjach sejmowych, a byłem w ostatniej kadencji w trzech komisjach sejmowych bardzo poważnie, ale poseł wykonuje także swój mandat w okręgu wyborczym. Moim okręgiem wyborczym jest województwo podlaskie, w tym właśnie Suwalszczyzna i to czynię intensywnie. Nawiasem mówiąc, panie redaktorze, niech pan zaprosi któregokolwiek z innych parlamentarzystów, oni też biorą udział w takim oddawaniu do użytku inwestycji i ja nie rozumiem, dlaczego, czego pan się czepia, krótko mówiąc. No, tak po życiu się nie czepiam. Przejdźmy do innych pytań, panie redaktorze, bo naprawdę to zaczyna być śmieszne. Przejdźmy do innych pytań, nie, że pan pozwoli. Nie jest śmieszne. Dobrze, kolejne. Ale jak pan chce, to możemy, tylko no po co? To przecież bez sensu jest. Najpierw budujemy, a potem wspólnie się cieszymy z tego, że się udało to zbudować i potem mieszkańcy z tego korzystają, używają tych wszystkich wyników inwestycyjnych, a także społecznych działań dla poprawy swojego codziennego życia. Ja się z tego razem z nimi cieszę, a oni ze mną. Dobrze, często też jest panów wytykana ochrona i limuzyna. Ludzie mówią, miało być tanie państwo. No ja to w ogóle się spodziewałem, że pan od tego zacznie, bo pan przecież ma jeden temat. Z tego samego powodu, panie redaktorze, jest ta ochrona, dla którego ma Donald Tusk ochronę również. Z tego samego przepisu. Są powody, aby była ta ochrona i limuzyna? Ale niech pan nie używa takich terminów, bo naprawdę ja nie mogę tutaj mówić o szczegółach, ale proszę pana, z tego samego artykułu ustawowego ma ochronę Donald Tusk i ja. Ja nie pytam o artykuł. Ale pozwoli pan sekundę. No więc... Proszę. Ja nigdy nie występowałem o żadną ochronę dla siebie, a jeżeli służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie uznały, że moje zagrożenie wobec mnie jest na tyle duże, że trzeba dać ochronę, a to się wiąże oczywiście z jedną sprawą przede wszystkim, mianowicie z ustawą dezubekizacyjną, której byłem twarzą i autorem i mimo upływu lat ta sprawa niestety wciąż powoduje, że otrzymuje cały szereg gruźb i tyle. Ale panie doktorze, nie znajdzie pan dokumentu, który by wskazywał na to, że ja sam występowałem dla siebie o ochronę. Koniec, kropka. Tak, i jak zapytam o tą sprawę służby, to też będą zasłaniały się przepisami, swoimi tajemnicami. Zapytał o ochronę Donalda Tuska. On też ją ma. Chociaż nawet nie jest posłem dzisiaj. Dobrze, przejdźmy do wyborów. Dlaczego pan Jacek Sasin... Pytam o listę PiSu. Warszawianin startuje z podlaskiej listy. Bo taka była decyzja Komitetu Politycznego, czyli gremium decyzyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Tak to gremium rozstrzygnęło. I no tak jest. Za kilka dni mamy wybory. Mam nadzieję, pierwsze, co mi przyszło do głowy, mam nadzieję, że wyborcy potrafią, że tak powiem, zauważyć, że na liście są różni kandydaci, a nie tylko ten pierwszy. Bo mi przyszło do głowy, że gremium decyzyjne PiSu uznało, że stolica nie zagłosuje za wybory kopertowe i te 70 milionów. Panie redaktorze, ja nie wiem, prawdę mówiąc, nie chcę nawet w to wnikać, bo jest za późno. Decyzje zostały dawno temu podjęte. Ja oczywiście wolałbym, żeby nasi kandydaci, którzy są na stałe związani z naszym okręgiem wyborczym, województwem podlaskim, byli na jak najwyższych miejscach i uzyskiwali mandaty. No taka była decyzja, to ciało zbiorowe, które o tym decyduje. Ja jestem wprawdzie członkiem tego gremium, ale jednym z bodajże 30 czy 30 kilku, więc taką decyzję to gremium podjęło. No. Miał pan kolegom za złe, że nie dali takiego samego miejsca jak 4 lata temu, tylko 5? Lista jest dosyć trudna nasza, rzeczywiście. Nie tylko nasza, w województwie podlaskim są inne trudne listy z uwagi na to, że są osoby i z zewnątrz tych okręgów i osoby, które są z tymi okręgami związane dla nich i w nich pracują od dawna. Ja kiedy otrzymałem 5 miejsce, ostatnio miałem 2, i na przykład pan Piątkowski, Dariusz Piątkowski miał miejsce 1, a teraz 6. Kiedy otrzymaliśmy takie miejsca, to ja sobie pomyślałem tylko w ten sposób. No cóż, trudno, trzeba wykonać więcej pracy po prostu, żeby ta kampania przyniosła dobre wyniki. Mam nadzieję, że tak się stanie. Rozmawialiśmy już dziś rano, pan mówił o pytaniach, jakie panu zadaje, bo spotkaliśmy się w Podsuwalskim Pocicznie, materiał z tego wydarzenia usłyszą państwo tak na antenie Radia 5. Tam pan już wtedy trochę zaczął debatę ze mną wtedy, spotkanie wtedy. No bo znam pana myślenie i pana pytania, panie redaktorze, i pana poglądy, które pan niestety w pytaniach wobec mnie przynajmniej ujawnia. Zdziwiłby się pan. Może nie bezpośrednio, ale jakby implicite one są zawarte w treści tych pytań. No. Mówił pan wtedy o wpisaniu na listę budowy drogi Białystok-Suwałki, ekspresówki. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony 8 lat na to było.
Aby nie tylko wpisać, ale i zbudować. Ale panie redaktorze, no nie z jednej strony, nie z drugiej strony, tylko naprawdę fajnie. To była bardzo ciężka batalia. Ja o tym mówiłem. Przez 14 lat walczyłem o to, najpierw z rządem Platformy Obywatelskiej PSL-u, a później o to, żeby mój rząd zechciał wpisać tę drogę do planu budowy dróg krajowych w Polsce. I to też trwało. Nie ukrywam, że minister infrastruktury w naszym rządzie tego nie ułatwiał, bo tam przyjęta została koncepcja budowy drogi S16, czyli z Białegostoku w stronę Ełku, a ja walczyłem również tamte, nie kwestionując, żeby było jasne, bo wszystkie drogi są potrzebne. Ale uważałem, że priorytetem powinna być ta droga, która ma tak wielkie natężenie ruchu, jest nazywana drogą śmierci, jest mnóstwo wypadków. Tylko, że na początku, panie redaktorze, ani inni parlamentarzyści, ani samorządowcy, ani nikt inny jakoś aktywnie tego nie wspierał. Oczywiście wszyscy mówili, że trzeba, jak najbardziej, nie powiem, że nie. Dopiero na ostatnim odcinku tej walki miałem wsparcie. Wtedy rzeczywiście już i samorządowcy, wiele uchwał, wiele wystąpień, transportowcy, przedsiębiorcy, obywatele zbierali podpisy, ale przesądzającą w tej sprawie była wizyta pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Suwałkach, kiedy właśnie ten temat został wywołany i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pan premier, powiedział, że ta droga powinna być priorytetem z tego powodu, że do względów komunikacyjnych doszły względy militarne, względy wojskowe. No i to i od tego się zaczęło tak naprawdę wszystko szybko toczyć. Pan premier Mateusz Morawiecki, który też przecież no, był przeze mnie wielokrotnie proszony o to, żeby tę sprawę podjąć. I w tym takim trójkącie personalnym pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki i ja uzgodniliśmy tryb postępowania, żeby doprowadzić do tego, żeby ta droga została wpisana do planu budowy dróg krajowych, dróg ekspresowych. To się stało. Mamy kwotę 5 miliardów 100 milionów złotych na ten cel przeznaczoną, a więc droga ma gwarancję finansowania. Rozpoczęła się już budowa obwodnic Suchowoli i Sztabina, wprawdzie jeszcze w parametrach tej drogi 2+1, ale już drogowcy byli wcześniej, przewidywali, że będzie trzeba przekształcić prędzej czy później tę drogę w ekspresówkę i już jakby te działania są podjęte, droga powstaje. Panie redaktorze, 8 lat to przede wszystkim Platforma Obywatelska zmieniła przebieg Via Baltica z kierunku białostockiego na łomżyński. To ta droga wtedy wypadła po raz pierwszy, a potem w 2016 roku ja tu jestem... Do tych 8 lat to jeszcze wrócimy, bo też się z jednym zdaniem nie zgadzam, a zaraz teraz... Pozwoli pan, że skończę, tylko jedno... Teraz ramówka, rzecz święta. Dobrze, no, wrócimy do tego pytania. Pół zdania, No, poproszę o... A drugi raz wypadł w 2016 roku. Poproszę w takim razie o przerwę na ogłoszenia. Wybory parlamentarne 2023 w Radiu 5. Witam ponownie. Spotkaliśmy się dziś z panem Jarosławem Zielińskim, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Lista Prawa i Sprawiedliwości, piąte miejsce w województwie podlaskim. To ostatnie spotkanie przedwyborcze w przypadku... wyborów do Sejmu, jutro spotkanie dotyczące wyborów do Senatu. Wracamy do tematu... Kłaniam się państwu ponownie. Tak jest, witamy ponownie. Wracamy do tematu budowy drogi Białystok-Suwałki. Pan powiedział pół zdania, proszę bardzo. Tak, bo chodzi o to, że ta droga była zaplanowana jako droga ekspresowa. Za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku wykonaliśmy pierwszy jej odcinek z Białegostoku do Katrynki. Tylko 10 kilometrów, ale niestety przegraliśmy wybory. Wygrała Platforma Obywatelska w koalicji z PSL-em. No i tę drogę zatrzymano. Przekierowano trasę Via Baltica na Ełk, a ten odcinek wypadł. I wiązaliśmy nadzieję, znaczy ja oczywiście wtedy walczyłem już wtedy, w tamtym czasie o to, żeby ten odcinek był zaplanowany jako droga ekspresowa. Nawet jeżeli nie część Via Baltica, no to jednak droga ekspresowa, która prowadzi z Białegostoku, czy największego miasta w regionie, do drugiego pod względem wielkości miasta w regionie, czyli do Suwałk i do granicy z Litwą. Potem wiązałem nadzieję z tym, że to będzie część drogi Via Carpatia, tej południkowej drogi i tej drodze z przebiegiem właśnie takim, między innymi od Białegostoku do Augustowa i Suwałk, patronował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Nawiasem mówiąc, ta droga, budowana w tej chwili intensywnie Via Carpatia od południa, nosi już imię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a niestety mimo to, że był taki patron, tak wielki człowiek był patronem tej sprawy, w 2016 roku znowu przekierowano na tym odcinku z Białegostoku do granicy z Litwą trasę Via Carpatia w stronę Grajewa i Ełku. I ja wtedy podjąłem natychmiast, ale oczywiście to była też długa batalia, bo jakimiś względami się kierowano, żeby ten odcinek wyłączyć, a tamten włączyć. Trudno było
ustalić, jakie to argumenty do końca są. Mówiono o wojskowych argumentach, dla mnie one były bardzo enigmatyczne. Raczej wojskowe wskazywały na ten przebieg, ale ja nie chciałem kwestionować tamtej trasy, bo wszystkie drogi są potrzebne, to jeszcze raz powtórzę. Ale uważałem i uważam, że priorytetem właśnie musi być ten odcinek i tak się teraz stało. I bardzo się z tego cieszę. Ja uważam to za swój chyba największy sukces tej właśnie mijającej kadencji, poza innymi, że ta decyzja zapadła. Że późno, panie redaktorze, pewnie, że późno, ale trudno jest walczyć ze wszystkimi skutecznie od razu. Ale dobrze, że to dojrzało i że pan prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki wsparli moje zabiegi. No dobrze, pół zdania w pana wykonaniu to długi kawałek czasu. Pół zdania to było przed przerwą, a teraz już trochę więcej. Urosło, tak. No mimo wszystko, to można mieć wrażenie, że co, że lekceważono głos posła, który miał za sobą 40 tysięcy wyborców, bo tylu wyborców pan miał 4 lata temu? Czy lekceważono potrzeby naszego regionu? Jak to rozumieć? Czy tam byli silniejsi na Warmii i Mazurach posłowie? Nie wiem. Nie wiem, panie doktorze, do końca nie wiem. Mówię panu szczerze. Myślę, że nie silniejsi posłowie, tylko jakieś argumenty, których ja nie rozumiem, o tym zadecydowały i zadecydowały o tym, że minister infrastruktury, z którym wymieniałem wielokrotnie korespondencję, choćby poprzez interpelacje i wystąpienia w Sejmie wielokrotnie w tej sprawie, no nie był do tego przekonany. Dopiero kiedy przekonany został prezes Prawa i Sprawiedliwości i premier Mateusz Morawiecki, to zostało rozstrzygnięte. Zwracam uwagę pana redaktora, przypominam naszym słuchaczom, że dowodem na to, co mówię, jest fakt, że to premier Mateusz Morawiecki wniósł tę pierwszą uchwałę z 13 grudnia 2022 roku pod obrady rządu, przepraszam, a to powinien zrobić minister infrastruktury. To jest symboliczny moment, symboliczna jakby sytuacja, no ale przełamało się, to wszystko poszło i dzisiaj mamy tę decyzję. Przypomnę, że w 2007 roku mieliśmy 1,840 mld złotych przyznanych środków na budowę tej drogi od Katrynki w stronę Augustowa, czyli ta droga była zaplanowana do dalszej realizacji. Rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u te pieniądze gdzieś na inne cele przeznaczył po zmianie przebiegu tej drogi, no i tej drogi póki co nie ma, ale ona będzie. Będzie, wreszcie będzie i to dzisiaj jest pewność co do tego, bo jest decyzja i są pieniądze. Kolejne pytania, mnie to też boli, że mamy określony czas na dialog. Możemy może poprosić właściciel radia, żeby jeszcze tam z godziny nam dali na rozmowę. To by było nie fair wobec poprzednich kandydatów, którzy gościli. No jak oni będą mieli ze sobą tyle, co ja, to też damy im. Z perspektywy czasu, spór o termin świętowania w GIBach, tak krótko, to wygrana czy porażka w kontekście wyborów? Teraz tam pana partyjny kolega Adam Andruszkiewicz no, cieszy się sympatią, również sympatią samorządowców. No cieszy się sympatią wójta, który jest w sporze ze mną i ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ale na miejscu pana Adama Andruszkiewicz. To radni dali tytuł honorowego. No, panie doktorze, to jest w ogóle komedia. No, to jest komedia tak naprawdę. Te tytuły to jest komedia. I tak które mogę panu tytuł powiedzieć. Tytuł honorowego obywatela dla posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceministra. Tytuł przyznany przez komedia, Radę Komedia, panie redaktorze, gminy. Komedia. Bo jakie zasługi ma pan Andruszkiewicz dla gminy Giby? No przepraszam bardzo. No naprawdę to jest zrobione dlatego, że właśnie wsparł, że wykorzystał. Pan Andruszkiewicz, no, ale pan robi to samo, też wspiera. Pan Andruszkiewicz wykorzystał, wchodząc w dobre relacje z wójtem gminy Giby, tę sytuację, że wójt gminy Giby zaczął spór ze mną o sprawę obławy augustowskiej, o obchody, a nie tylko ze mną, także ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Ja to niestety odczytuję źle, ale ja szerzej powiem panu, panie redaktorze, uważam, że nadawanie honorowych tytułów posłom za to, że pojawili się parę razy w danej gminie, uważam za po prostu niewłaściwe. Gdyby ktoś mi chciał taki tytuł dać, to bym go zwyczajnie bym go nie przyjął. Nie, to kto zaczął spór, bo to pan wyszedł z inicjatywą przełożenia terminu. To wychodzi na to, że to pan zaczął spór, a nie panie wójt zaczął spór. Niech pan nie żartuje. Odpowiedział. Jest ustawa sejmowa, o którą walczyłem, zabiegałem, którą wywalczyłem w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie miało większości w Sejmie, tylko obecna opozycja, ale poprzednia ustawa władza. Ustawa nie zobowiązuje do terminu świętowania. Ustawa zobowiązuje do terminu świętowania. Po co jest ustawa? Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej walczył o to i prosił mnie o to, żeby to podjąć długo. I to wreszcie się udało dzięki tej ustawie zresztą, temu Dniowi Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Sprawa obławy stała się znana w całej Polsce. Przedtem była znana tylko lokalnie. Ale nie ma nic w tym złego, że świętujemy dzień wcześniej, dzień później. Panie redaktorze, no nie lekceważmy tak ważnego przepisu jak Dzień Pamięci, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. To jest bardzo ważna sprawa. A że wójt chciał przy pomocy jeszcze różnych wspierających dla swoich tam celów wyborczych czy jakichś ludzi utrzymać lokalny charakter tego wydarzenia, to co my organizujemy ma wymiar centralny, ma wymiar państwowy, a nie lokalny. Było diecezjalne, ale też przyjeżdżały ważne osoby. No diecezja nie tutaj nie jest jakby od tego, żeby decydować o tym. Diecezja też i
i wszyscy... I marszałkowie z Sejmu przyjeżdżali. Redaktorzy. No wykorzystują niektórzy tę sytuację tego sporu dla swoich celów, to mówiłem o tym, no nie dajmy się przecież tutaj zwieść, no nie bądźmy naiwni. Panie redaktorze, zarzucano mi w czasie prac w Sejmie, że ja chcę lokalną sprawę, tak nazywaną zbrodnię obławy augustowskiej, podnieść do rangi ogólnopolskiej przez ustawę. Wójt gminy Giby to próbuje w dalszym ciągu utrzymywać. I ci, którzy go wspierają, robią to samo. Łącznie, panie redaktorze, z tymi z diecezji, którzy właśnie nawet prowadzą do tego, żeby zakazywać mszy świętej na wzgórzu krzyży w Gibach, która była przez wiele lat odprawiana. To jest po prostu dla mnie niepojęte. Ale ja mam na to swoje wyjaśnienie, przy czym, ponieważ jesteśmy w czasie przedwyborczym, to tak. Może nie będę mówił za ostro. Wracajmy do tych pytań, bo poprzednicy będą mieli żal, że nie czepiałem się na przykład o drożyznę, a ich pytałem o inflację. Zatem jak PiS chce zahamować wzrost cen, bo inflacja hamuje, tak, ale to znaczy, że ceny nadal rosną, tyle że wolniej, ale rosną. No panie redaktorze, no to przecież nie jest tak, że od decyzji administracyjnej można jedną decyzją załatwić sprawę wzrostu cen. To jest sprawa światowa, globalna. Rosja wywołała wojnę na Ukrainie, wzrosły ceny surowców energetycznych. Nasi poprzednicy nie przygotowali zabezpieczenia Polski przed dostawami z Rosji, że byliśmy uzależnieni od dostaw z Rosji. My zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby się właśnie od tego uniezależnić. To jest. Dzisiaj nie jesteśmy uzależnieni od dostawy surowców z Rosji. Ale jest wojna na Ukrainie, jest wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej. Są przedsiębiorcy, którzy prowadzili handel z Białorusią, teraz nie mogą, bo granice są trudniejsze czy zamknięte i tak dalej, ale inflacja przestała rosnąć, spada. Panie doktorze, stopy procentowe Rada Polityki Pieniężnej obniżyła. Był wrzask opozycji, kiedy podnosiła Rada Polityki Pieniężnej te stopy, a teraz wrzeszczą ci sami ludzie, że źle, bo są obniżane. Inflacja spada, ceny nie rosną, przynajmniej w takim tempie. Myślę, że w ogóle nie rosną. Ceny rosną, panie pośle. A jeżeli rosną w niektórych sektorach naszego życia gospodarczego, to nie rosną tak gwałtownie, jak to było po wywołaniu wojny przez Rosję na Ukrainie. Także, panie redaktorze, to nie jest tak, że można zrobić wszystko od razu jednym pociągnięciem, ale myślę, że wszystkie te tarcze osłonowe, te decyzje, które podejmował rząd i parlament z większością Prawa i Sprawiedliwości, spowodowały, że mimo trudności, mimo tych plag egipskich, które spadły na nas w tym czasie, przeszliśmy jako Polska w miarę suchą stopą te kryzysy. Proszę zauważyć, że na przykład cena paliwa dzisiaj jest, i nie tylko dzisiaj, tylko od pewnego czasu. Świetny temat. Już bardzo chętnie to celowo wywołuję, nawet prowokacyjnie, bo wiem, co pan powie i wiem, co mówi opozycja na ten temat. Są najniższe, albo jedne z najniższych, ale chyba naprawdę już bardzo, bardzo najniższe, że tak powiem, niegramatycznie trochę w Europie. No to o czym świadczy? No dobrze. O dobrym świadczy chyba, to ja tak? Teraz powiem o paliwach. Czy ta cena zostanie utrzymana po 15 października po wyborach? Mam nadzieję, że jeszcze spadnie, panie redaktorze. Nie zostanie utrzymana. Mam nadzieję, że będzie jeszcze spadać w ramach stabilizacji. Ale ja nie pytam o nadzieję, tylko o to, co będzie. No to ja nie jestem w stanie panu powiedzieć jakiegoś dekretu, który może być wydany, bo się tego dekretami nie załatwia. Cena paliwa była utrzymywana w Polsce na dość niskim poziomie przez dłuższy czas. Teraz jeszcze spadła, z czego się cieszymy. Znowu dla opozycji to jest źle, bo twierdzi, że powinna być cena wyższa. Twierdzi opozycja, że my sztucznie jakoś tę cenę obniżyliśmy. Nie da się tego zrobić, nawet gdyby ktoś chciał. W Polsce rynek paliw, dystrybucja rynku paliw jest zdywersyfikowana. Nie tylko Orlen przecież prowadzi sprzedaż na swoich stacjach, także inne koncerny paliwowe sprzedają paliwo, no i przecież to jest rynek konkurencyjny. Obniżenie przez jedną firmę, jak tam twierdzi opozycja, polityczne, by nie dało skutku, gdyby to nie było wynikiem sytuacji rynkowej. Dobrze, co z kredytobiorcami, bo to rzecz liczna bardzo w Polsce po wyborach, gdyby na przykład nadal rządził PiS. No przede wszystkim mam nadzieję, że będą obniżane w dalszym ciągu, oczywiście systematycznie i pewnie z rozsądkiem, ale stopy procentowe to daje dobrą sytuację dla kredytobiorców i myślę, że to jest jedna sytuacja, która jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt jest taki, że rosną wynagrodzenia. Tak, ceny rosną, zgadzam się. Ceny rosną tu i ówdzie, ale nie wszędzie, panie redaktorze, niech pan naprawdę też nie przesadza, bo możemy do tego wrócić. Ja nie mówię, że nie, tylko że naprawdę to nie jest tak, że rosną wszędzie i w takim tempie jak przedtem, no to by była nieprawdziwa ocena rzeczywistości. No proszę też popatrzeć na ceny w sklepach, ale nie chcę powiedzieć, że problem mamy całkowicie za sobą. Nie jestem naiwny oczywiście, nie, ale też proszę nie przesadzać w tej ocenie sytuacji i rzeczywistości. Natomiast rosną także płace. Jak policzymy stosunek płac, średniej płacy choćby w Polsce do cen różnych artykułów, to sytuacja nie jest gorsza, a na przykład jeżeli chodzi, jeszcze wróćmy raz do cen paliwa, dużo lepsza, zdecydowanie lepsza. Znaczy większa jest siła nabywcza średniej płacy
niż była wcześniej. Jak będziemy więcej zarabiać, przepraszam, a dążymy do tego, żeby dorównać krajom zachodniej Europy, no to i łatwiej będzie spłacić te zaciągnięte kredyty. Kolejne, to już hasłowo zacznę, bo proszę Państwa, czas ucieka. Aborcja. Decyzja, decyzja Trybunału Konstytucyjnego, znamy ją, wiemy, co się wtedy działo. Były te protesty kobiet, relacjonowaliśmy te protesty. Pana stosunek do decyzji, do protestów? Panie doktorze, to pytanie jest w ogóle jakieś takie dziwaczne, no bo tak, Sejm nie przegłosował żadnej ustawy, która by sprawę aborcji inaczej rozstrzygała niż dotychczas. Zrobił to Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjne gremium, niezależne od parlamentu, od Sejmu, od rządu, takie jest usytuowanie konstytucyjne. Nawiasem mówiąc, to może warto powiedzieć, bo na moich banerach, które są powszechnie niszczone i jakieś tam malunki się pojawiają, rysunki na nich, pojawiają się te gwiazdy, te zygzaki strajku kobiet, te błyskawice. Zgadza się. Ja chcę powiedzieć, przypomnieć paniom, wszystkim i panom, że paniom w tym sensie, że to strajk kobiet, to właśnie z tego się jakby to ta symbolika wywodzi, że ja nie podpisałem się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, podpisali się posłowie, tam mojego podpisu nie ma, żeby tę sprawę zbadać. Także też to jest ciekawy, może nieznany aspekt, ale zwracam na to uwagę, że ja widziałem doskonale, tego podpisu nie składając, kiedy koledzy składali, że jak ten temat zostanie wywołany, to na pewno będzie z tego problem emocji społecznych. Był kompromis, niech on będzie. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny, tak uważałem, sam z siebie nie podejmuje inicjatywy, to nie trzeba tego wznawiać. Niech to tak zostanie, bo Trybunał może przecież sam z siebie podjąć taką też inicjatywę, żeby zbadać zgodność z Konstytucją. Wiedziałem natomiast, że jak płynie taki wniosek, to Trybunał nie będzie miał innej możliwości, tylko uzna, że to jest niezgodne z Konstytucją, bo tak jest po prostu. Ale póki to nie było stwierdzone, to kompromis jakiś taki umowny trwał. Moim zdaniem niepotrzebne są emocje wokół aborcji. Ja uważam, że trzeba chronić życie poczęte pod każdym względem, ale ten kompromis ustawowy, który był dotąd utrzymywany, dotyczący trzech przesłanek, kiedy można dokonać aborcji, powinien był być zachowany. I gdyby wróciła sytuacja, pojawiła się taka sytuacja, że Sejm miałby decydować, czy ta trzecia przesłanka, tak to nazwijmy, wraca, to pan by zagłosował za jej powrotem? O jakiej przesłance pan mówi? Mówię o przesłance tej, której Trybunał Konstytucyjny odmówił prawa. Panie doktorze, na pewno nigdy się nie podpiszę i nie zagłosuję za prawem do aborcji ze względów eugenicznych. To znaczy, nie wolno dokonywać aborcji dlatego, że może okazać się, że dziecko będzie nie w pełni sprawne. Dzieci niepełnosprawne mają prawo tak samo do życia jak pełnosprawne. Są kochane przez rodziców, mają opiekę państwa i społeczeństwa. Na pewno się pod tym nie podpiszę. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o zagrożenie życia matki, to przecież jest utrzymana ta przesłanka, że można dokonać aborcji w tej chwili, tak? I oczywiście z przemocy, z przestępstwa, z gwałtu także można dokonać aborcji. Więc tutaj sprawa jest rozstrzygnięta tak, że z trzech przesłanek dwie pozostały w mocy. No i one pewnie będą utrzymane. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej większości, która będzie majstrowała przy tym również, prawda? Bo dobrze, załóżmy, że majstrowała, by przyszło do głosowania i pana decyzja wtedy. Ja powiedziałem już właśnie, no z powodów eugenicznych na pewno nie poprę. Czy podpisuje się pan pod decyzją Trybunału Konstytucyjnego? Nie poprę na pewno zabijania dzieci dlatego, że mogą się urodzić niepełnosprawne. Naprawdę znam, moja żona prowadzi jako prezes zarządu okręgowego, czy jako zarząd okręgowy, którego jest prezesem moja żona, warsztat terapii zajęciowej. Tam są osoby niepełnosprawne. Ja je znam, ja się z nimi przyjaźnię. Ja nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, że oni mają prawa do życia, nie miały prawa. Na pewno co to, to nie. Natomiast z przestępstwa i wtedy, kiedy jest zagrożone życie matki, to jak najbardziej ta przesłanka powinna być utrzymana i ona jest. Oskarżanie przez opozycję, że pani Joanna, słyszeliśmy, prawda, taki przypadek bardzo nagłośniony, tam została jakoś skrzywdzona, no przepraszam bardzo, ale czy tam ktoś inny, no przy całym szacunku, wielkim szacunku dla każdego, dla każdej kobiety, dla każdego dziecka, jeżeli lekarz zrobił błąd, to trzeba to wyjaśnić i być może wymierzyć karę. Natomiast jeżeli lekarz nie podjął działania dlatego, że uważał, że mu ustawa zabrania, to ustawa mu tego nie zabrania. W związku z tym nie może się na ustawę powoływać. Ustawa dopuszcza, nawet nakazuje ratować życie matki, prawda? Kiedy jest ono zagrożone. Panie pośle, wywołał pan temat niszczenia banerów. Faktycznie, tak, zgadza się. Widziałem też zniszczone pańskie banery na mieście, jak to mówią. Zatem pytanie, ale czy pan
gra fair, bo 4 lata temu zarzucano panu, że pana banery stoją w lasach państwowych, w puszczach. Jak to teraz wygląda? Nawet jeżeli stoją, to wszystko jest legalnie załatwione i za zgodą i za opłatą. No przecież to wszystko można sprawdzić przecież. Także a co to jest? Lasy państwowe są wyłączone z tego, żeby można było u nich zamówić teren i wykupić na reklamę wyborczą? Nie. Wszystkie instytucje mogą na to pozwolić, jeżeli oczywiście wyrażają zgodę. Jest tylko zakaz prowadzenia kampanii wyborczej na przykład w urzędach czy szkołach. No to pan takiego przypadku w moim przypadku takiej sytuacji pan nie stwierdzi. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o wieszanie banerów w różnych miejscach, no to niech pan się obejrzy dookoła siebie. Ile banerów w miejscach niedozwolonych wisi moich kontrkandydatów czy kolegów, którzy kandydują. No ja staram się prosić wszystkich wolontariuszy, którzy zwieszają banery, żeby wieszali w miejscach dozwolonych i za zgodą właścicieli posesji. Jak się zdarzy przypadek inny i ktoś reaguje, no to ja też oczywiście przepraszam, proszę o zabranie tego baneru, czy nawet sam jestem i takie przypadki były, gotów jechać i to uregulować. Natomiast no, proszę się obejrzeć. Moja kampania nie jest tak bardzo rozbudowana pod tym względem tych wizerunków. Oczywiście no, muszę ją prowadzić, ale dużo więcej mają, wielokrotnie więcej inni i te banery wiszą w różnych miejscach, niekoniecznie dozwolonych. Panie pośle, kolega Szymon mnie już dyscyplinuje, że czas na nas czas skończyć. Coś może ważnego na koniec jeszcze. A pewnie. Banery są ważne, ale przymijające. Co pan będzie robił, jeśli będziemy dobrze, takie moje pytanie. No, decyzja wyborców to 15 w niedzielę. A co by pan robił, czym by się pan zajął, jeśli na przykład nie otrzymałby pan mandatu? Myślałbym wtedy dopiero o tym, kiedy tak by się stało. Ja wiem, że dwa lata do emerytury. Ja wiem, że pan by się z tego cieszył pewnie i może nie jeden mój przeciwnik, no bo pan nawet zaczął pytanie, co pan będzie robił, jeżeli pan się później z tego wycofał, z tego brzmienia pytania. Więc mam nadzieję, panie redaktorze, że nie, że ten mandat jednak uzyskam dzięki poparciu wyborców i swojej pracy, i współpracy z wieloma ludźmi, z samorządowcami, z obywatelami. Naprawdę myślę, że mogę chyba, jak zapadnie cisza wyborcza, jeszcze do piątku, do północy będę pracował, czekać na wynik spokojnie, ale oczywiście wszystko w rękach wyborców. Gdyby się jednak zdarzyło inaczej, to wtedy dopiero będę się nad tym zastanawiał. No dzisiaj nawet czasu nie mam na to, żeby o tym myśleć. A ja myślałem, że pan wykorzysta sytuację i powie, jestem nauczycielem, albo tu niedługo święto i tak dalej. Tak rozegra to pytanie. No to panie doktorze, oczywiście, że ja spotykam się z nauczycielami, składam im życzenia. Przed chwilą składałem właśnie w Płocicznie. Będę dzisiaj jeszcze na spotkaniu w Suwałkach. Jutro będę w Augustowie i Białymstoku, ale składam wszystkim nauczycielom. Czemu? Jestem nauczycielem oczywiście. Musimy kończyć. Wykształcenie zawodu składam najserdeczniejsze życzenie i podziękowanie za ciężką, ofiarną, ważną, efektywną pracę dla wychowania młodego pokolenia. Powiedziałem panu końcówkę, proszę. Bardzo dziękuję serdecznie. Pan Jarosław Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, 5 na liście PiSu, był gościem Radia 5. Jutro spotkanie z kandydatami do Senatu. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa słuchaczy i wyborców, mam nadzieję. Dziękuję za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia. Wybory parlamentarne 2023 w Radiu 5.